Dzisiaj nie jestem zły. Nie będę krzyczał tak jak przedtem. Ale na YouTubie widzę, że dużo ludzi z Polski mówią, że za mało przeklinam. Że muszę nauczyć się więcej słów polskich. Dlatego poprosiłem jednego Polaka z internetu napisać mi przeklinanie polskie. Bo w szkole nie uczą tych rzeczy. I dał mi ile tutaj jest? 20, 30, no wiem, prawie 40 przeklin. Pierwsza. Czem cię jebać analnie? Drugi. Chciałbym wylizać twoją słodką cipkę. Co to cipka? Muszę nagooglić. Aha. Cholera, to znam. Chuj ci na ryj. Chuj ci na ryj. Co to ryj? Wiem, nie znam nawet tych słów. No dobra, ale nauczę się więcej przeklinaniach i następny raz będziemy bardziej zły. Dzisiaj będziemy spokojni i zrobię wam szwedzkie ciasteczko. Po szwedzku nazywa się chokladboll, ale ja zrobię po swojemu i po polsku na to wołam czarne jaja. Ugotuj kawę szynną. Ja używam taką włoską maszynę na kawę, ale możecie też zrobić ogólną polską kawę, ale zrób ją bardzo szynną. Roztop czekoladę. Możesz od razu na kuchni zrobić, ale zawsze jest ryzyko, że spalisz, dlatego lepiej ugotować wodę i nad wodą roztopić, tak jak ja robię. No, i teraz włóż masło miękkie, zostaw trochę, 20 minut, żeby rozmiękło trochę. No i te masło miękkie, nasionki z wanilii, owsianka, jak to po polsku się mówi? Owsianka chyba. Kakao, cukier i pomieszaj. Tak lubię czekoladę, strasznie dobrze pachnie. No i teraz tą kawę, dwa łyżeczki tylko, ale i tak to daje smak, to jest bardzo, bardzo ważne. I ja wkładam troszeczkę whisky. I jeżeli nie lubisz whisky, to i tak dobrze jest dać, bo to nie daje dużo smaku, to tylko pomaga smak czekolady. Jeżeli bardzo lubisz whisky, to oczywiście możesz więcej dać, ale troszeczkę daj. I pomieszaj. I w koniec wkładam trochę soli, to jest sól morska. Troszeczkę soli morskiej. I ja wkładam ostatnio, dlatego że ja lubię, kiedy jem czekoladę i czuję, że trochę tam jest soli, kawałeczek soli na języku. Jeżeli tego nie lubisz, to możesz używać drugą sól i możesz od początku ją wmieszać. I wtedy troszkę soli do tego wszystkiego wejdzie, ale nie będziesz czuł na języku, że jest sól. Ale ja lubię tak. I zrób kulki z tego. Zrób te jaja, te czarne jaja i włóż te czarne jaja do czekolady roztopionej. I z czekolady do kokosa. Kokosa? Nie, to nie jest przeklinanie. Kokos nazywa się. Włóż do kokosa i gotowe. Bardzo łatwe jest. I ten przepis, to ogólnie ten przepis oryginalny po szwedzku, to nie wkłada się whisky i się nie wkłada do roztopionej czekolady. Tylko od razu do kokosa, ale to jest po mojemu i dużo lepsze są, tak. I do lodówki, gdzieś 20-30 minut, aż czekolada zrobi się twarda i później się je. O Boże, jakie to dobre jest. Nie, dzisiaj nie mówię kurwa, tylko dobre, bardzo dobre, ale nie bardzo dobre kurwa, bo dzisiaj nie przeklinam.
Coming soon at the Food Emperor. Oj, prawie mi pitok odlatuje, taki zadowolony jestem. Kurwa Maciu, uspokój się, żebyś nie popsuł to. Będę pierdził. Watashi wa Food Emperor desu. Hekoki desu.